Cześć. Chciałbym Wam pokazać konfigurację połączenia VPN site-to-site pomiędzy dwoma urządzeniami Firepower przy użyciu centralnego zarządzania Firepower Management Center. Takie połączenie możemy wykorzystać, gdy przykładowo chcemy połączyć dwa lub więcej oddziałów ze sobą. Mamy również kilka opcji konfiguracyjnych. Hub and Spoke, czyli opcja, w której ustawiamy jedno urządzenie jako centralne, z którym łączą się pozostałe urządzenia. Full Mesh, w której również mamy kilka urządzeń i wszystkie są połączone ze sobą. Oraz Point to Point, czyli opcja, którą się zajmiemy dzisiaj, pozwalająca na połączenie ze sobą dwóch urządzeń. Aby skonfigurować takie połączenie, musimy zmienić ustawienia dla każdego z urządzeń z osobna. Będą to ustawienia sieci, ustawienia NAT oraz polityki dostępu oraz oczywiście kreator połączenia site-to-site. Pierwszym krokiem będzie otworzenie obiektów sieci, czyli zdefiniowania pól adresowych dla naszego biura głównego oraz oddziału. W tym celu przejdźmy do zakładki Objects i Object Management i z lewego menu wybieramy zakładkę Network, gdzie dodajemy dwie adresacje poprzez wybranie pola Add Network i Add Object. Wpisujemy nazwę sieci, dodatkowy opis, jeżeli oczywiście chcemy. Wybieramy opcję Network oraz wpisujemy adres wraz ze skróconym zapisem maski. To samo wypełniamy dla naszego oddziału. Gdy mamy dodane obiekty sieci, możemy przejść do konfiguratora połączeń Site-to-Site VPN. Znajdziemy go w górnym menu pod kategorią Devices i wybieramy opcję Firepower Threat Defense Devices. Wpisujemy nazwę naszego połączenia VPN. Wybieramy opcję Point-to-Point i KV2 i dodajemy nasze urządzenia jako Node A oraz Node B. W tym celu klikamy na przycisk plus przy Node A i wybieramy odpowiednie ustawienia. Na początku wybieramy nasze pierwsze urządzenie. W moim przypadku jest to NGW1, odpowiedni interfejs, czyli outside, gdzie automatycznie podpowiada się nam jego adres IP. Następnie dodajemy naszą sieć, którą dodaliśmy na samym początku, czyli w tym przypadku sieć naszej głównej siedziby. Analogicznie wypełniamy ustawienia dla Node B, tylko że dla urządzenia znajdującego się w naszym oddziale. Gdy już ustawimy nasze urządzenia, przejdźmy do zakładki IKE, gdzie wybieramy politykę AS SHA-SHA Latest oraz typ uwierzytelniania jako Pre-Shared Automatic Key. W zakładce IPsec w polu IPsec Proposals wybieramy opcję AS SHA i usuwamy tą, która była zamiast niej. Zapisujemy nasze ustawienia. W naszym przypadku korzystamy z predefiniowanych ustawień polityk i oczywiście można je sobie zdefiniować samemu, jeżeli mamy taką ochotę. Gdy już mamy skonfigurowane połączenie site-to-site, musimy pamiętać o zmianie ustawień NAT oraz polityki dostępu zarówno dla jednego, jak i drugiego urządzenia, tak, aby ruch pomiędzy nimi był możliwy. Zajmijmy się więc konfiguracją NAT-a dla naszego main office. W tym celu wybieramy Devices, NAT i klikamy edycję polityki dla naszego urządzenia, czyli obecnie Default NAT Policy. Klikamy na Add Rule i wypełniamy odpowiednie pola. Będzie to Manual NAT Rule i wrzucamy politykę w kategorię NAT Rules Before i wybieramy nasze interfejsy. W Source wrzucamy In Zone 1, a w Destination Out Zone. Następnie przechodzimy do zakładki Translation, gdzie musimy wybrać element z listy dla źródła i celu. W polach Source wybieramy naszą sieć Main Office Network, a w Destination Branch Office. Dzięki temu stworzymy tak zwany Identity NAT. Następnie możemy przejść do zakładki Advanced, gdzie zaznaczymy opcję Do Not Proxy ARP on Destination Interface, aby uniknąć odpowiedzi na zapytania ARP na naszym interfejsie zewnętrznym. Takie ustawienia możemy zapisać. Następnym krokiem będzie zdefiniowanie polityk dostępu dla naszego biura głównego. W tym celu wybieramy z menu opcję Policies oraz Access Control. Będziemy edytować kontrolę dostępu dla naszego biura głównego, dlatego w tym przypadku wybieramy politykę Base Policy. Klikamy Add Rule, nazywamy odpowiednio, wybieramy w polu Insert opcję Into Default, następnie Allow oraz przechodzimy do dodania stref. W Source wrzucamy nasz Out Zone, a w Destination nasz In Zone 1, czyli to, co mamy ustawione na naszym interfejsie. Następnie przechodzimy do zakładki Networks i korzystając z naszych sieci zdefiniowanych na samym początku, wybieramy Source jako Branch, a w Destination Main Office. Następnie w zakładce Inspection możemy wybrać naszą politykę dla Intrusion Policy i dla File Policy. Na końcu zapisujemy nasze ustawienia.
To tyle, jeżeli chodzi o nasze urządzenie w siedzibie głównej. Oczywiście następnym krokiem jest zrobienie tego samego dla naszego oddziału. Po wprowadzeniu wszystkich zmian konieczne jest wypuszczenie ich do naszych urządzeń i w tym celu musimy wybrać opcje Deploy i Deployment. Zaznaczamy odpowiednie urządzenia oraz naciskamy przycisk Deploy. W międzyczasie możemy sprawdzić ping z jednej lokalizacji do drugiej i w command line naszego firewalla powinna już się pojawić odpowiednia informacja na temat zestawionego połączenia. To tyle. Dzięki.